Dyskusja, która rozpala umysły petrolheadów od dawien dawna. Rzędowa szóstka kontra widlasta szóstka. Oba są konfiguracjami szczególnymi, ponieważ na szóstce kończy się zakres cylindrów rzędowych silników, przynajmniej w masowych zastosowaniach. Mamy rzędowe dwójki, trójki, czwórki, piątki i szóstki właśnie. Z drugiej strony, na tej liczbie cylindrów zaczyna się zakres widlastych konstrukcji. Czyli mamy V6, V8, V10, V12 i V16. Oczywiście V4 uznając za zbyt rzadkie. Obie architektury więc zazębiają się ze sobą i na przestrzeni lat obserwowaliśmy, jak wahadło popularności na zmianę przesuwało się w stronę R-ki i V-ki. Czas więc raz na zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, który typ silnika jest lepszy? Który lepiej generuje moc, który płynniej działa, mniej się psuje i lepiej brzmi? Mówiąc w skrócie, wielka techniczna analiza R6 kontra V6. Zapinamy pasy, jedziemy. Słuchajcie, najpierw mam dla was małe ogłoszenie. Każdy właściciel samochodu jest zmuszony wydawać pieniądze nie tylko na paliwo, ale też na ubezpieczenie i jak dobrze wiemy, często nie mało. Jeśli chcecie znaleźć tańszą polisę, to sprawdźcie mubi.pl. Czasami da się znaleźć ubezpieczenie nawet kilkaset złotych tańsze. W opisie filmu znajdziecie link do prostego formularza, po którego wypełnieniu w czytelny sposób porównamy oferty różnych ubezpieczycieli i łatwo znajdziemy tą najtańszą. Dodatkowo, jeśli skorzystacie z Mubi, to otrzymacie 150 zł zwrotu za ubezpieczenie OC, więc wszystkie oferty automatycznie stają się jeszcze tańsze i jeszcze bardziej przyjazne. I nie mówimy tutaj o zwrocie w formie jakiegoś kodu rabatowego czy coś podobnego. Po prostu przelew 150 zł na konto bankowe. Wszystkie szczegóły na temat Mubi, które jest partnerem tego filmu, znajdziecie w opisie, a nawet jeśli nie potrzebujecie teraz OC lub niedawno kupiliście, to warto z ciekawości sprawdzić, czy przypadkiem nie przepłaciliście. Teraz czas wrócić do tematu dzisiejszego odcinka. Jak myślicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Rzędowa szóstka czy widlasta szóstka? Odpowiedź brzmi... rzędowa szóstka. Dużo łatwiej było zbudować większy silnik, po prostu dodając kolejne cylindry w rzędzie i po raz pierwszy w samochodzie produkcyjnym już w 1903 roku użył go duński Spyker. Nie ten współczesny Spyker, tylko ten, który upadł w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Obie firmy, mimo że duńskie i o tej samej nazwie, nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Z kolei widlaste szóstki pojawiły się znacznie później. Mimo że w okolicach roku 1910 eksperymentowano z tym silnikiem w rozmaitych prototypach, to do faktycznej produkcji wprowadziła go dopiero Lancia w 1950 roku. Skąd taka przepaść? Przyczyną jest oczywiście stopień skomplikowania, a to oznacza, że możemy płynnie przejść do bardziej technicznych zagadnień. Rzędowa szóstka jest wyjątkowo prosta pod kątem budowy. Jeden blok silnika, jedna głowica, jedna pokrywa zaworów z wałkami rozrządu w środku i prosty układ dolotowo-wydechowy. W przypadku widlastego silnika większość tego musimy pomnożyć razy dwa i dodać dużo bardziej skomplikowany rozrząd. To czyni jego budowę znacznie bardziej złożoną i zawiłą, ale w zamian zyskujemy ogromną kompaktowość. V6 to można powiedzieć dwie rzędowe trójki połączone jednym wałem korbowym, w której oba rzędy cylindrów rozwarte są od siebie najczęściej pod kątem 60 lub 90 stopni. Dzięki temu V6 jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu do rzędowej szóstki, w której cylindry są ustawione po kolei, po sobie. Ba, V6 najczęściej są nawet krótsze niż rzędowe czwórki. To oznacza, że zmieszczą się niemal w każdej komorze silnika, nawet aut kompaktowych, i właśnie dlatego bardzo często V6 stanowi opcję premium w autach kompaktowych dla klientów, którzy są w stanie trochę więcej zapłacić w zamian za wyższą moc i wyższy prestiż posiadania większej liczby cylindrów.
Rzędowa szóstka wymaga sporej, długiej komory silnika, dlatego nie jest tak uniwersalna i umieszczana jest w samochodach od początku zaprojektowanych do takich silników, które łatwo rozpoznać możemy przede wszystkim po długiej masce. Z drugiej jednak strony, fizyczna wielkość silnika okazuje się być zarówno zaletą, jak i wadą. Długość rzędowej szóstki powoduje, że po bokach mamy mnóstwo miejsca na osprzęt. Turbosprężarki, rozbudowane kolektory, listwy wtryskowe. To, co w kompaktowych silnikach widlastych musi być sprytnie upakowane i czasami wręcz dziwnie rozmieszczone, tutaj mamy w idealnym porządku i bezpośrednio przekłada się to również na wydajność silnika. Do tego, przykładowo, w rzędowych silnikach dużo łatwiej jest zintegrować turbosprężarkę z kolektorem wydechowym i uprościć układ do lotu, dzięki czemu motor szybciej reaguje na gaz. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by katalizator umiejscowić nie za silnikiem, po złączeniu się wydechów z dwóch rzędów cylindrów, a zaraz przy kolektorze. Dzięki temu ten szybciej się nagrzewa, szybciej dochodzi do roboczej temperatury i działa efektywniej, zwłaszcza w warunkach zimnego startu. A swoboda i duża ilość miejsca dookoła silnika w połączeniu z dużo prostszą samą budową silnika powoduje, że rzędowe szóstki są prostsze w naprawach, a do poszczególnych elementów jest dużo łatwiejszy dostęp. Jasne, widlaste szóstki są małe i kompaktowe, ale to paradoksalnie powoduje, że są umieszczane w dużo ciaśniejszych komorach silnikowych i ich serwisowanie bywa dużo trudniejsze, zwłaszcza z racji bardziej złożonej budowy. A sposób ich budowy przekładający się na określoną fizyczną wielkość silnika ma swoje konsekwencje jeszcze dalej. Z racji długości rzędowej szóstki bardzo trudno jest dołożyć do niej od razu skrzynię biegów i wyprowadzić półośki do kół, więc R6 niemal nie spotyka się w połączeniu z napędem na przednią oś, a i napęd na wszystkie koła jest trochę utrudniony, choć jak najbardziej możliwy, co pokazuje chociażby napęd BMW X-Drive. Zdecydowanie najczęściej rzędowa szóstka równa się napęd na tył. W przypadku V6 nie robi to żadnej różnicy. Napęd na przód, napęd na tył, napęd na cztery koła. Do wyboru, do koloru. Co jeszcze warto podkreślić, rzędowe silniki mają dużo wyższy, a więc gorszy środek ciężkości. V-ki nie dość, że są niższe same w sobie i mogą przez to być zamontowane niżej, to również środek ciężkości znajduje się bliżej nawierzchni, co pozytywnie wpływa na właściwości jezdne i balans samochodu. A skoro już mowa o właściwościach, to czas przejść do tematu wyrównoważenia obu jednostek. Rzędowa szóstka jest najlepiej wyważonym typem silnika. Jeśli schemat rzędowej szóstki przetniemy na pół, to mamy do czynienia z dwoma rzędowymi trójkami, w której każdy z tłoków z pierwszej trójki znajdzie swoje lustrzane odbicie w drugiej trójce. Gdy pierwszy tłok porusza się w górę, tak samo zachowuje się szósty tłok. Drugi tłok tworzy parę z piątym, a trzeci z czwartym. To neutralizuje nam pierwotne wibracje silnika. Ponadto, czopy na wale korbowym przesunięte są względem siebie o równe 120 stopni, a czopy również obracają się parami, co z jednej strony powoduje, że silnik ma równomierne zapłony właśnie co 120 stopni obrotu, a przy okazji taka budowa neutralizuje nam wibracje wtórne. Dzięki temu rzędowa szóstka nie wymaga stosowania wałków wyrównoważających ani przeciwwag, a więc to kolejny czynnik wpływający na prostotę konstrukcji. W przypadku V6 jednak nie ma mowy o lustrzanym odbiciu dwóch rzędowych trójek i naturalnej neutralizacji wibracji. To prędzej właśnie dwie rzędowe trójki, które sumują swoje wibracje na jednym bloku silnika, więc V6 naturalnie zbalansowanym silnikiem nie jest i dlatego też konstruktorzy stosują odpowiednie środki zaradcze poprawiające kulturę pracy. Przede wszystkim wałki wyrównoważające i przeciwwagi na czopach korbowych. Do tego dochodzi jeszcze kwestia kąta rozwarcia cylindrów i zapłonów. W
przypadku silników widlastych ogólna zasada głosi, że najlepszym kątem rozwarcia cylindrów jest taki, który naturalnie pozwala uzyskać równomierne zapłony. W przypadku sześciocylindrowego silnika idealny interwał zapłonów wynosi 120 stopni, a więc czysto w teorii idealnym kątem rozwarcia silnika V6 byłoby właśnie 120 stopni. I to da się zrobić, co udowadnia chociażby Ferrari 296 GTB z V6 o idealnym kącie rozwarcia 120 stopni, ale w takim przypadku skupiamy się tylko i wyłącznie na wydajności, a wszystkie zalety typu kompaktowość i tak dalej idą do śmietnika. Dlatego zazwyczaj stosuje się węższe, wygodniejsze kąty rozwarcia, najczęściej 60 bądź 90 stopni, a równomierne zapłony uzyskiwane są dzięki dzielonym wykorbieniom z przesuniętymi czopami. A pozostając jeszcze w temacie wału korbowego, w motorach widlastych do każdego czopu korbowego przymocowane są dwa korbowody przeciwległych tłoków, więc każdy z czopów, dzielony czy nie, musi wytrzymać większe siły i większe naprężenia. W rzędowych silnikach nie ma tego problemu. Jeden czop połączony jest z jednym korbowodem, w związku z czym na czopy korbowe działają mniejsze siły, a przy okazji brak dzielenia miejsca między korbowody oznacza większą powierzchnię i mniejsze zużycie łożysk ślizgowych oraz znacznie lepsze ich smarowanie. Więc po raz kolejny, prostota konstrukcji i niezawodność po stronie rzędowych szóstek, a skomplikowanie, ale połączone z kompaktowością po stronie V6. Ale w kontekście wału korbowego rzędowej szóstki pozostaje jeszcze kwestia jego długości. Bardzo długi wał korbowy nierozerwalnie wiąże się z dużym poziomem wibracji skrętnych i naprężeń, na której jest on wystawiony. Nie przekładają się one na kulturę pracy i kierowca w żaden sposób tego nie wyczuje, natomiast większe naprężenia na długim wale korbowym teoretycznie skracają jego żywotność. Dlatego zazwyczaj w rzędowych szóstkach bardzo dużo uwagi poświęca się wzmocnieniom konstrukcji, zwłaszcza w zakresie skrzyni korbowej. Wytrzymałe podpory wału, wzmocnienia bloku czy dodatkowe obręcze usztywniające. Te silniki już od deski kreślarskiej czy CADa niemal muszą być planowane z zamysłem wytrzymałości, długowieczności i zapasu projektowego. W przeciwnym wypadku po prostu nie miałoby to sensu, w dużej mierze właśnie przez długość wału korbowego. Z tego też powodu, oprócz do zastosowań czysto sportowych, jak na przykład Nissan RB26 czy BMW S54, rzędowe szóstki tworzone były jako silniki długodystansowe, na przykład do limuzyn klasy średniej, czy wręcz jako woły robocze, chociażby Ford Barra czy Toyota 2JZ. A ostatnim zagadnieniem, który w kontekście tych silników warto zaznaczyć, który również często determinuje ich użycie, jest zależność między wymiarami silnika a pojemnością silnika. Zabrzmi to może głupio, ale ja nazywam to gęstością pojemnościową. Chodzi o to, że V6 cechują się tym, że wewnątrz małych wymiarów silnika upchać możemy stosunkowo dużą pojemność i dużą wydajność. W motorze niewiele większym od rzędowej czwórki jesteśmy w stanie upchnąć spokojnie około 4 litrów pojemności. W przypadku rzędowej szóstki, gdzie cylindry ustawione mamy po kolei, 4 litry pojemności skokowej zajmują jednak sporo miejsca. Jak się okazuje, bardzo często właśnie to determinowało, kiedy i jak silniki V6 i R6 były i są stosowane. Przeanalizujmy, gdzie na przestrzeni czasu aplikowano poszczególne silniki, a wszystko stanie się jasne. Wszyscy doskonale wiemy, że producenci uwielbiają optymalizację kosztów, więc bardzo lubią, gdy jeden element, jedną część można wykorzystać wielokrotnie w szerokiej gamie samochodów. Idealnie jest więc, jeśli jeden silnik można zastosować w szerokiej gamie modelowej i tego właśnie nie można powiedzieć o rzędowej szóstce ze względu na jej wymiary. Dlatego w poprzednich dekadach stosowana była przede wszystkim w trzech przypadkach. Po pierwsze, tam gdzie
po prostu przy okazji pasowała, przede wszystkim BMW, Mercedesy czy Volvo, autka klasy średniej z długimi maskami. Drugą kategorią były samochody sportowe, od początku zaprojektowane tak, by mieściły długie silniki, które z racji wyższej półki cenowej nie musiały aż tak bardzo podlegać pod zasadę wymienności części. I trzecia kategoria to wszędzie tam, gdzie wymagana była pancerność, a więc wszelkiego rodzaju pick-upy, półciężarówki i pełne ciężarówki. Tam z racji wytrzymałości i prostoty budowy rzędowe szóstki rządziły, rządzą i będą rządzić. Zdecydowana większość tirów, które mijacie na drogach, napędzane są właśnie R6-kami. Ogólnie rzecz biorąc, rzędowe szóstki szczególnie popularnymi silnikami w zastosowaniach cywilnych nie były, a pierwsza dekada XXI wieku była chyba takim schyłkiem ich wykorzystania. Co innego V6, które wygrywały swoją kompaktowością. Bardzo często były stosowane nawet w małych kompaktowych autkach jako opcja premium zamiast czterocylindrowca. W klasie średniej, bo pasowała bez problemu i nie trzeba było projektować auta typowo pod silnik, w SUV-ach, w pick-upach i tak dalej. Słowem, wszędzie. Ale co ciekawe, mam wrażenie, że w ostatnich latach tendencja ta zaczyna się nieco odwracać. Z czystym sumieniem powiedzieć można, że jednostki R6 na naszych oczach zaliczają właśnie wielki comeback. Przykłady można mnożyć. BMW B58, Mercedes M256, Jaguar Land Rover AJ300, Mazda e-Sky Active G i kilka innych. Czyżby nagle wady R6 na czele z wymiarami przestały przeszkadzać? Nie. To ma związek z obecnymi motoryzacyjnymi trendami. Po pierwsze, producenci zakochali się w silnikach modularnych. Czyli bierzemy jeden cylinder, najczęściej o pojemności 0,5 litra, i z jednego takiego modułu tworzymy całą serię bliźniaczych motorów, zwłaszcza rzędowe trójki, czwórki i szóstki właśnie. Mamy więc pełną wymienność podzespołów i bez najmniejszego problemu wszystkie te jednostki budujemy na jednej linii produkcyjnej, redukując koszty. Kolejny trend to redukcja średnicy tłoka na rzecz skoku tłoka. Największą popularność mają teraz silniki podkwadratowe, czyli z małą średnicą i dużym skokiem tłoka. A zmniejszając średnicę cylindra, możemy upchać dokładnie taką samą pojemność w krótszym bloku. A ogromną różnicę robi również elektryfikacja. Dołożenie skromnego, 48-woltowego układu elektrycznego powoduje bardzo dużą różnicę w budowie jednostki spalinowej. Wszystkie dodatki typu pompy, alternator, klima są coraz częściej zasilane bezpośrednio prądem elektrycznym, więc całkowicie eliminujemy pasek dodatków. A dołożenie malutkiego silnika elektrycznego między silnikiem spalinowym a skrzynią biegów eliminuje nam konieczność stosowania rozrusznika, a do tego dodaje mocy. Zysk kilkudziesięciu koni mechanicznych może tak znaczący nie jest, ale już na przykład dodatkowe 200 Nm momentu obrotowego robi ogromną różnicę, dzięki czemu nadrabiamy tą tak zwaną przeze mnie gęstość pojemnościową. Mówiąc krótko, elektryfikacja podzespołów znacznie zmniejsza rozmiary rzędowego sześciocylindrowego silnika, dzięki czemu ten nie musi już być aż taki długi i znacznie częściej mieści się do komory silnika, a producenci korzystają z jego prostej budowy i wysokiej wytrzymałości. A o dziwo, skoro rzędowe szóstki zaliczają wielki powrót pod maski samochodów cywilnych, to popularność V6 przesunęła się w nieco zaskakującym kierunku. Wszędzie tam, gdzie faktycznie potrzebna jest stricte wydajność, czyli ta gęstość pojemnościowa, a kompaktowość staje się dodatkowym benefitem, V6 odniosła spektakularny sukces. Gdzie? W autach ultrasportowych i hybrydach z centralnie umieszczonym silnikiem, gdzie nie jest tak łatwo zapakować przerośniętą V8 czy tym bardziej V12,
zwłaszcza jeśli do gry wchodzi jeszcze elektryfikacja. Przykładów z ostatnich lat mamy dosłownie na pęczki. Honda NSX, Ferrari 296 GTB, Ford GT, McLaren Artura, Maserati MC20. Wszystko to super samochody z centralnie zamontowanym silnikiem V6. Ba! Z kompaktowości i przewagi wydajnościowej korzysta się nawet w motorsporcie. Wystarczy wspomnieć o Formule 1 oraz IndyCar. Małe wymiary zewnętrzne, upakowanie cylindrów, wysoka wydajność. Trochę zaskakująco i paradoksalnie można powiedzieć, ich role się zamieniły. Kiedyś R6 były silnikami często używanymi w samochodach sportowych, zaś V6 montowane były w, nazwijmy to brzydko, zwykłych autach, bo bez problemu tam pasowały. Dziś zaś właśnie w ich miejsce wchodzą rzędowe szóstki, które zaliczają wielki comeback, a V6 bardzo wygodnie usadowiły się w super samochodach. Okej, dobra. Zbierając więc wszystkie dzisiejsze informacje w jedną całość, zróbmy takie małe podsumowanie. Silniki R6 to prosta budowa, cylindry ustawione w rzędzie, po sobie, jeden blok, jedna głowica i tak dalej. Fenomenalnie wyrównoważone, świetna kultura pracy. Tanie w eksploatacji i w naprawach, zazwyczaj budowane są solidnie ze wzmocnieniami ze względu na długość wału korbowego. Współcześnie spadają ich koszty produkcji i udaje się znacznie redukować ich wymiary zewnętrzne, ale nadal główną wadą jest przede wszystkim ich długość. Nie wszędzie po prostu daje się je upchać. I dla wielu również, w tym dla mnie, świetnie brzmią. Z kolei jednostki V6. Mega kompaktowe. Potrafią być krótsze niż rzędowe czwórki jednocześnie, posiadając więcej cylindrów i większą pojemność, co powoduje, że w małej przestrzeni mieści się silnik świetnie generujący moc. Przed laty powodowało to, że często stanowiły opcję premium nawet w kompaktowych autach, współcześnie jednak zyskują ogromną popularność jako źródło napędu super samochodów z centralnie umieszczonym silnikiem. Niestety, ich budowa jest dużo bardziej skomplikowana, nie tylko przez dwa rzędy cylindrów, ale również przez konieczność dodatkowego wyrównoważania i skomplikowanego rozrządu. To z kolei podnosi koszt zarówno ich produkcji, jak i późniejszej eksploatacji. Jak to jednak w przypadku wszystkich widlastych motorów bywa, V6 mają swój zdecydowanie niepowtarzalny charakter. A więc czas na werdykt. Która architektura silnika spalinowego jest lepsza? Rzędowa czy widlasta szóstka? Odpowiedź może być tylko jedna. Oba typy są po prostu świetne, co udowadnia mnogość zastosowań i wybitne przykłady jednostek zarówno po jednej i drugiej stronie. RB26 czy 2JZ lub VR38 i Busso. Ale obiektywnie, lepszymi jednostkami napędowymi są rzędowe szóstki. Po prostu. To jest jednak typowo werdykt techniczny, natomiast to, czego nie da się zamknąć w tabelkach Excela czy danych liczbowych, czyli charakter, mają oba silniki.
Zdecydowanie polecam każdemu, byście przy jakiejkolwiek okazji porównali ze sobą i R6 i V6. A dla tych, którzy już mieli okazję jeździć i tymi, kieruję swoje dzisiejsze pytanie. Który bardziej z wami rezonuje? Który w jakiś sposób wywołał cieplejsze odczucia i emocje? Pogadajmy o tym w komentarzach. Ciekaw jestem zwolenników, którego motoru będzie więcej. Tymczasem ja przechodzę do podziękowania naszym patronom za wsparcie i do przedstawienia stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Single Origin, rzemieślnicza palarnia kawy wypalanej na twoje zamówienie. Poczuj, co znaczy dobra kawa. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej. Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie. Dla każdego fana kanału polecam oryginalne gadżety, nie tylko koszulki i kubki, które znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Po prawej stronie wyświetlają się wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dla wszystkich urażonych właścicieli V6, spokojnie, sam mam V6.